Oświata w Polsce nie jest tylko i wyłącznie zadaniem, które leży w gestii ministra edukacji, ale także konieczna jest tutaj współpraca z samorządami, zwłaszcza ta współpraca finansowa. I chcielibyśmy Państwu przypomnieć niektóre z ważnych postanowień prawnych obowiązujących w naszym kraju, ale i także pewne realia finansowe. Jeśli chodzi o źródła finansowania zadań oświatowych, to trzeba wyraźnie powiedzieć, że wbrew sugestiom części samorządów, że subwencja oświatowa pochodząca z budżetu państwa bądź dotacje z budżetu państwa nie są jedynym źródłem finansowania zadań oświatowych. Zgodnie z polskim prawem te zadania powinny być finansowane z dochodów łącznych samorządu. Na te dochody oprócz subwencji i dotacji składają się także dochody własne, w tym udział w podatkach publicznych takich jak PIT czy CIT. O tym mówiliśmy już wielokrotnie, natomiast można byłoby odnieść wrażenie, że samorządy uważają, że tylko i wyłącznie subwencja powinna pokrywać wszystkie koszty oświaty. My dostrzegamy wzrost kosztów związanych z prowadzeniem zadań oświatowych, dlatego też w ostatnich kilku latach doszło do wyraźnego wzrostu subwencji oświatowej. Ten slajd, który mają Państwo przed sobą, wyraźnie pokazuje, że te kwoty zwiększają się. Jeszcze w roku 2015 było to zaledwie nieco ponad 40 miliardów. W ciągu tych niespełna 4 lat mamy wzrost o 6,5 miliarda złotych. Jest to łącznie ponad 16% więcej niż jeszcze kilka lat temu. Mówienie więc dzisiaj, że państwo nie dostrzega wzrostu kosztów prowadzenia szkół, jest po prostu nieprawdziwe, bo widoczne jest to chociażby we wzroście subwencji w ostatnich kilku latach. Oprócz tego mówiliśmy wyraźnie o tym, że oświata powinna być przez samorządy finansowana także z dochodów własnych. I tu mają Państwo wykres pokazujący, jak w dłuższej perspektywie czasu, ponad 10 lat, kształtują się te dochody własne samorządu. I proszę zauważyć, że jest to wyraźnie krzywa rosnąca, pokazująca, zwłaszcza w ostatnich latach, wyraźny wzrost dochodów samorządu. Widać, że w 2018 roku te dochody łącznie wzrosły o 22 miliardy złotych. To jest połowa mniej więcej subwencji oświatowej. Jest to bardzo poważny wzrost. W tym same dochody własne to dodatkowo 11 miliardów złotych. Gdy wrócimy więc do artykułu z Konstytucji, który mówi o źródłach finansowania zadań samorządowych, wyraźnie widać, że także dochody własne samorządu wyraźnie w ostatnich latach wzrastają. Mówiliśmy, czy wspominałem o tym, że są to między innymi udziały w podatkach PIT i CIT i proszę zauważyć, że dzięki rozwojowi gospodarczemu naszego kraju, dzięki uszczelnieniu systemu podatkowego mamy wyraźnie do czynienia ze wzrostem dochodów z podatku od osób fizycznych oraz od osób prawnych. To oczywiście przekłada się zarówno na budżet państwa, ale i także na budżety samorządu i widać wyraźnie, że w jednym i w drugim wypadku w ciągu tych kilku lat łącznie dochody z tych dwóch podatków dla samorządów wzrosły o kilkanaście procent każdy z nich. Samorządy często mówią o tym, że te wydatki oświatowe pochłaniają ogromną część budżetu, że one są coraz większe. My, tak jak mówiłem, to dostrzegamy, dlatego jest wzrost subwencji, ale też zauważamy pewne zjawisko, że te wydatki oświatowe w budżecie samorządów stanowią coraz mniejszy udział. Można to porównać chociażby do wydatków ogółem, to jest ten lewy wykres z żółtymi słupkami, gdzie widać wyraźnie, że w ostatnich latach udział wydatków oświatowych w wydatkach ogółem na wszystkie dziedziny, którymi zajmują się samorządy, wyraźnie spada z ponad prawie 26% do nieco ponad 22%. I podobnie można by policzyć to jako udział wydatków oświatowych w dochodach ogółem, bo gdyby te słupki jakby układały się w tendencję odwrotną, no to wówczas rzeczywiście można byłoby powiedzieć, że co prawda samorządy mają większe dochody, ale wydatki są na oświatę zdecydowanie większe, a tu mamy także tendencję podobną jak w poprzednim wypadku. I w jednym i w drugim wypadku udział wydatków oświatowych stopniowo maleje w stosunku zarówno do wydatków, jak i do dochodów. Postaraliśmy się również te tendencje pokazać na jakichś przykładach z poszczególnych
z poszczególnych szczebli samorządu i powiedzmy w gminach, gdzie samorządy prowadzą szkoły podstawowe, już w tej chwili wygaszane gimnazja. Proszę zauważyć, że tutaj też jest ta tendencja wzrostu udziału w PIT-cie, w CIT-cie i oczywiście wzrasta także subwencja. I na przykład w gminie Terespol na wschodzie kraju udział w PIT-cie w ostatnim roku wzrósł o ponad 13%, a udział w CIT-cie o ponad 10%. A jednocześnie proszę zauważyć, że w ciągu ostatnich 3 lat mamy spadek wydatków na oświatę w stosunku do wydatków ogółem. To znaczy, że chociaż dochody samorządu wzrastają, to jednocześnie procentowo ten samorząd coraz mniej wydaje na oświatę w łącznej sumie wydatków. Podobnie jest i w powiatach. Proszę zauważyć, że tutaj także wzrasta PIT i CIT. Tu wielkości są nieco większe. W powiecie kłodzkim na południu kraju PIT wzrasta o prawie 14%, ale CIT już aż o 21%. No oczywiście zdajemy sobie sprawę, że w różnych gminach i w różnych powiatach te procenty będą układały się troszeczkę inaczej, ale tendencja wzrostowa jest wszędzie widoczna. I także tutaj widać wyraźnie, że wydatki na oświatę w stosunku do wydatków ogółem wyraźnie spadają. Warto też zauważyć, że tutaj udział wydatków oświatowych na poziomie powiatu jest większy niż w przypadku gmin. Ale tendencja jest ta sama. Stopniowo spada udział wydatków oświatowych w wydatkach ogółem. Mówiliśmy także o Warszawie i to warto podać przykład jako jednego z tych wielkich miast w Polsce. Tutaj wzrost PIT-u i CIT-u jest jeszcze bardziej widoczny. Mówiliśmy o tym, że CIT wzrósł aż o 1/4 w stosunku rok do roku. I tutaj jest ta sama tendencja. Chociaż Warszawa ogólnie, tak jak i większość samorządów, ma większe wydatki, w tym i wydatki oświatowe, to procentowo wydatki oświatowe stanowią coraz mniejszą część wszystkich wydatków tego wielkiego samorządu. Podobnie jest na poziomie województw i co prawda tutaj wydatki oświatowe stanowią zaledwie niewielką część wszystkich wydatków z samorządowego województwa, bo jest to zaledwie kilka procent i to jest wyraźnie kilkakrotnie czy nawet kilkunastokrotnie mniej niż na innych szczeblach samorządu, ale i tutaj tendencja jest podobna. Dochody z PIT-u i CIT-u wzrastają, natomiast wydatki na oświatę stanowią coraz mniejszą część wszystkich wydatków tego samorządu wojewódzkiego. My staramy się jako Ministerstwo Edukacji Narodowej doprowadzić do tego, aby także dodatkowo dofinansowywać inne zadania, w tym także związane ze wsparciem reformy, która trwa ciągle w naszym kraju, będzie stopniowo przechodziła do szkół średnich i dlatego uruchomiliśmy tak zwaną rezerwę 04 z subwencji oświatowej, która przeznaczona jest między innymi na wsparcie zadań związanych z reformą. I widać wyraźnie, że są to poważne kwoty w skali każdego roku. Można by tu dodać także programy, które służą wsparciu tych zadań samorządu, które należą do ich zadań własnych, jak na przykład wyposażenie szkół, remonty budynków, pozyskiwanie nowych pomieszczeń. Na to są także dodatkowe środki z budżetu państwa w ramach specjalnych programów. I część tych miast bardzo głośno mówiła o tym, że otrzymywała zbyt małe środki na wsparcie tych zadań związanych bezpośrednio z reformą. To proszę zauważyć, jak wyglądało wsparcie na wnioski poszczególnych dużych miast. W 2017 roku Warszawa otrzymała ponad 76% tych środków, o które wnioskowała, które wykazała, że były związane bezpośrednio z wdrażaną reformą. Poznań w roku ubiegłym ponad 88% wnioskowanych kwoty. Łódź, gdy w końcu zdecydowała się ustalić sieć szkół, w roku 2019 otrzymała 89% wnioskowanych środków. To jest więc troszkę inna, czy wręcz trzeba powiedzieć zupełnie inna sytuacja niż ta, którą propagandowo przedstawiają niektóre samorządy, próbując wykazać się, że tylko one ponoszą wydatki, a budżet państwa w tym nie uczestniczy. Jeszcze raz wyraźnie trzeba powiedzieć, że zarówno z budżetu państwa są przeznaczane coraz wyższe kwoty na subwencje mające dofinansować samorządy, a jednocześnie wzrastają dochody własne samorządów, z których także powinny być pokrywane wydatki oświatowe.